Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Subnautica. Co prawda dzisiaj miało być Little Grey to Shoes, ale, moi drodzy, nie było mnie 6 dni. 6 dni, tak jak wam wspominałem na poprzednim odcinku, no niestety miałem, może nie to, że wyjazd, ale no nie mogłem nagrywać. 6 dni byłem wyjęty z życia, mam nadzieję, że teraz już troszeczkę się to zacznie uspokajać. O, ile nam się tu rybek zebrało. Świetnie. Co prawda kilka jest takich dosyć... Aż ty gnoju. Zdechło. Idzie do góry. Jeszcze żebyś się brzuchem do góry. Nie. A ty zeżarłeś go. Dobre. Dobra. Moi drodzy. Mam nadzieję, że już powoli zacznę wracać do świata żywych. I że już będzie troszeczkę więcej czasu też na nagrywanie i na wszystko. Kompletnie nie pamiętam, co my tam mieliśmy zrobić. Ale... Znaczy nie, no jedno chyba pamiętam, mieliśmy z pewnością sobie zrobić nowy moduł, nowe ulepszenie. Mamy kompensator ciśnienia WZ1. No Jezu, przy chwilą zjadłem krakersy. Miałem ochotę na krakersy, nie wiem czemu, ale tak mi wziąłem na krakersy, że pojechałem, kupiłem krakersy. Dobra, mieliśmy zrobić sobie ten kompensator ciśnienia, tylko... Widzę, że tego kompensatora ciśnienia tutaj nie mamy. Mamy tu w ogóle coś takiego jak wzmocnienie kadłuba jeszcze. I to wzmocnienie kadłuba mogliśmy zrobić. Moduł sprawności silnika wykorzystuje wypromieniowane ciepło, aby zwiększyć sprawność silnika kompatybilny z Simoffem i Prawn. Moduł ładowania słonecznego Simoffa. Wystawienie na promienie słoneczne ładuje. System obronny Simoffa, to też może być ciekawe. I sonar Simoffa. To też jest... O, system torpedowy Simoffa, ale aerogelu chyba jeszcze nie mamy. Więc tak, moglibyśmy zrobić sonar. Moglibyśmy zrobić sonar, ulepszyć sobie WZ1 do WZ3, bo to się nam przyda. Polianilina. Czy ja wiem, jak zrobić polianilinę? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie, bo chyba nie. Chyba nie pamiętam. W ogóle coś syczy. Syczy mi chyba nóż. Chyba tak. Dobra, tylko tak, problemem jest to, że my nie mamy tej konsoli do ulepszeń. Co to tak syczy? No to sobie pływa. Ale powiem wam osobiście, że jak zrobimy sobie tą kapsułkę, to zobaczcie, jak to blisko nas, kurcze, jest, nie? Elegancko. Jak my zrobimy sobie tutaj to przejście, tego półki, sobie tak przeszklimy, to będzie coś pięknego. Jak one sobie tu będą latać i w ogóle, no coś ekstra. Dobra, robimy, bo przedłużam, nie było mnie to naprawdę mega długo. To jest chyba pierwsza taka przerwa na tym kanale, gdzie mnie 6 dni naprawdę nie było i nie było ze mną żadnego kontaktu. No ale naprawdę miałem swoje powody, być może to się jeszcze nie skończy, chociaż mam nadzieję, że naprawdę już zacznę wracać do nagrywania takiego codziennego, bo powiem wam osobiście, miałem lekkie już zwątpienie. Miałem lekkie zwątpienie, bo nie wiedziałem, czy by przypadkiem kanału troszeczkę nie odstawić w kąt. Ale no kurczę, tyle czasu robienia tego wszystkiego. W ogóle kwas chlorowodorowy, osad soli i grzyb głębinowy 3. To jesteśmy w stanie zrobić. Tyle czasu już naprawdę spędziłem na tym kanałem, że... Kurde, ciężko byłoby mi się z tym rozstać. Mimo, już naprawdę, no, nie oszukujmy się, no ja nie mam z tego jakichś tam korzyści czy coś, no bo to jest jednak taki bardziej projekt for fun dla mnie. To naprawdę ciężko byłoby mi się rozstać z tym wszystkim. Z tym kontaktem z wami, z tym nagrywaniem, z tym gadaniem do siebie i tak dalej, i tak dalej. To jest dziwne, ale tak by było. Dobra, sztabka plastali, 2 razy magnet i szkło emaliowane. Sztabka plastali chyba gdzieś tam jest, magnety 2 razy. Sztabka plastali, magnety 2 razy i szkło emaliowane, którego chyba nie mamy. To nie jest jedyna rzecz, której nie mamy. Osady soli też są. Sztabka plastali, gdzie to możemy znaleźć? Czy ja to w ogóle mam? To jest dobre pytanie. Wydawało mi się, że gdzieś tam sobie leżało. Szkołę emaliowane zrobimy, z tego co widzę. Jakieś tam sprzęty elektryczne. Sztabka plastali też jest. Elegancko. Dobra, i co tam jeszcze było? Szkło emaliowane. Szkło emaliowane robimy sobie w fabrykatorze oczywiście. Chyba.
Chyba tam. Potrzebujemy szkła i ząb stalkera. Kwarc dwa razy. Gdzie to jest? Kwarc gdzieś tu sobie był. Akurat dwa razy i ząb stalkera, tylko problem jest taki, że nie mamy miejsca. Gdzieś tu ząb stalkera widziałem. Jest tu. Dobra. Gotowe do odbioru. Szkło emaliowane. Dziś to będzie tak, wiecie, trochę dynamicznie. Dynamicznie, bo chcę zacząć sobie powoli zwiedzać co po niektóre tu rzeczy. Dobra, mamy już WZ2, wróciliśmy do tego, co było. WZ3 potrzebuje robić 3 razy sztabkę plastali. Nie wiem, czy robimy sztabkę plastali. Bo sztabka plastali potrzebuje 2 razy chyba tytan. Nie, raz tytan i 2 razy lit. No to może. 8 tytanu z tego, co pamiętam. W ogóle te próbki korala stołowego ja sobie tu odłożę. Wiem, że tu jest jebnik, no ale na razie ten jebnik tutaj musi być. Nie wiem, czy ja mam w ogóle tyle tytanu, wiecie? Weźmy sobie już 3 rubiny. No, z tytanem może być problem. Bo chyba go... O Jezu, nawet było szkło emariowane. Naprawdę bida. I to straszna bida. Pęcherzówki nam tutaj sobie pozostawały. Dobra, lit będzie. 2 razy nawet szkło emariowane mamy. Świetnie, tylko no, jak widać nie mamy całkowicie w ogóle tytanu. Lipton. Dobra, co my zrobimy, jak my to zrobimy? Plan jest taki, żeby może na razie odłożyć te wszystkie rzeczy. Konstruktor was sobie zostawmy, skaner zostawmy. Narzędzie naprawcze może weźmy. Karabin unieruchamiający zostawmy. Bateria w sumie też można na razie zostawić. Bo to na razie nam się nie przyda. Kostki odżywcze również. Zasolony łypacz nam starczy. To nam starczy. Bateria zostaje. To zostaje. To mamy. Dobra. To wszystko. W sumie ten tytan też możemy zostawić, bo i tak go na razie nie potrzebujemy. Biorę w sumie tylko Siglida. Może braci i Simofa. Wezmę Simofa, lecimy po tytan. Czemu on tak to zrobił, nie wiem. Nie mam pojęcia. Wejdź do Simofa. Tyk. Nasza różowa Londryna. I tak. No musimy znaleźć trochę sobie tych złomków. Złomki oczywiście najlepiej szukać sobie na tym terenie... Na tym terenie trawiastym. Tam, gdzie są stalkery. Ewentualnie gdzieś tu. Widać, że jest coś. Widać, że coś tam się znajdzie. Fiszark chyba na mnie poluje. Ja coś tu próbuje mnie złapać, ale chyba mu nie idzie. Co to jest? Śmietnik. Zobaczcie, jak tak tego złomu tutaj było mega, nie? Dużo. A teraz, kurde, się porobiło mało. Dobra, baby sharki sobie latają. Jak to wyłączyć? F się wyłącza. No, więc plan jest taki, żeby dzisiaj jeszcze może sobie pozwiedzać te głębiny. Pozwiedzamy sobie trochę głębin, bo to się nam przyda. Może nawet zrobimy cyklopa. Chociaż to jest akurat wątpliwa sprawa, bo chyba na cyklopa dosyć sporo surowcy jest właśnie wymagane. I zobaczcie, nie ma już nic. Nie ma po prostu już nic, żadnego złomu. Tak jak to pamiętało się tego od groma. A teraz nic. Totalnie kurde nic, no. Dobra, skakujemy, lecimy dalej. Mówię, bardziej mi zależy na tych biomach, które są trawiaste. O, właśnie te biomy. Z tego powodu, że dużo tego stalkerstwa się tutaj pamięta, one sobie ten złomek tutaj ładnie hodują. Hodują, no cały czas sobie go podgryzają. Tylko szkoda, że tego złomu nie widać. No dobra, jest coś. Nawet 2 sztuki od razu wpadły. Jeszcze troszeczkę mamy miejsca. Spoczy. Ten stalker. Może jakiś ząbek zgubisz, nie?
i zgubisz. Dobra, spoko, loko, widzę, pamiętam. No, jest jeden, jest drugi. Ile tam zostało miejsca? No to niestety, ale musimy się pozbyć kwarcu. Jeszcze jeden złom, być może udałoby się gdzieś złapać. Mączy wodorostów mnie nie interesuje. Mączy wodorostów mnie na szczęście nie interesuje. Na razie jest złom, no weź go. Dobra. Sporo złapaliśmy, będziemy robić sobie sztabki plastami. Robimy WZ3, być może jeszcze jakiś moduł sobie ten ochronny zrobimy. Bo faktycznie, no czasem to by się przydało. I rozumiem, że ten moduł ochronny, ewentualnie może jeszcze pancerz, nawet byśmy sobie zwiększyli, pomógłby nam po prostu nawet przetrwać w konfrontacji z naszym lewiatanem. Bo widać, że troszeczkę nam wpierdziel spuścili. Nawet nie troszeczkę, a bardzo. Au. Dzień dobry. Dzień dobry i do widzenia. Jeszcze pewnie dzisiaj postaram się nagrać Little Goody Two Shoes. Może sobie jeszcze wieczorkiem do tego usiądę i zrobię sobie lekki zapas, co byście mieli znów co oglądać. No postaram się wrócić naprawdę do tych odcinków codziennych. Powoli, powoli, ale próbuję naprawdę zacząć w tym aspekcie działać. Nie mam teraz tyle tytanu, że naprawdę. O kurde. Cały jeden projekt nam starczy. Dobra, tylko tak, potrzebowaliśmy jeszcze sztabkę plastali chyba do WZ3, prawda? Si. Sztabka plastali. Dobra, wróciliśmy do WZ3. Cieszy mnie to. I teraz musimy sobie skoczyć jeszcze... Kurde, co to tak syczy? Nie wiem, co to tak syczy. Że to jest niezrobione? Normalnie nie wiem. Dobra, moduł sobie tutaj wciśniemy już jeden. Mamy ten magazynowy, mamy WZ3, mamy 900 metrów, proszę, no świetnie. O to chodziło. I tu mamy jeszcze inne tego typu rzeczy. Moduły Simmopa. Na pewno chciałbym sobie zrobić ten system sonarowy, miedziany przewód, dwa razy magnetyt, luz. No i system obronny Simofa. System obronny Simofa. Polianina i zestaw elektryczny. Dobra, polianina i zestaw elektryczny. To sobie zrobimy jeszcze dzisiaj. Czy to się nagrywa? Nagrywa. Najpierw polianina. Najpierw polianina. Już. Spokojnie. Nie płacz. Nie płacz. Kupimy ci hekłacz. Dobra, polianinka. Potrzebujemy do polianinki kwas chlorowodorowy, czyli grzyb głębinowy i osad soli. Osady soli gdzieś tu były. Z jedną sobie weźmiemy. I ze trzy grzybki, nie? Gdzie były grzyby? Tu. Raz, dwa, trzy. I w tej chwili już możemy sobie zrobić... To grzyb to nie jest grzyb głębinowy? Grzyb kwasowy. To my nie możemy zrobić tego. O kurde. Dobra, to nie zrobimy nic z tym. To musi być inny typ grzyba. No widzicie, jak człowiek się, kurczę, zdziwił. Dobra, no to bierzemy magnet, to potrzebujemy zrobić sonar, tak? Dwa razy miedź. I teraz nie pamiętam, czy tam był dwa razy magnetyt? Chyba był dwa razy magnetyt, nie? Dobra, wezmę w razie czego. Zrobimy sobie ten zestaw elektryczny. Znaczy miedziany przewód, przepraszam, zestaw elektryczny. Zrobimy sobie kolejny moduł. No i co? I lecimy zaraz. Nie tu. Bo tu. To tutaj. Musimy zrobić grzyby głębinowe. Yy,
Jeszcze zobaczę, czy Areogel jest w tej chwili dla nas wykonalny. Tu jeszcze ogniwo sobie ładnie siedzi, fajnie. Podoba mi się to. Mamy sonarek, mamy jeszcze jeden moduł. Zobaczymy, czy możemy zrobić Areogel. W sumie jestem ciekaw. Czy jest w ogóle coś takiego dla nas w tej chwili do zrobienia. Chyba nie ma. Słuchajcie, nie możemy zrobić jeszcze Areogelu. Przynajmniej tak mi się wydaje. O, nie możemy. Nie możemy. Sztabka tytanu, ogniwo energetyczne i smar. Zróbmy sobie to. Bo również chcę zobaczyć, czy możemy zrobić cyklopa. Bo jakbyśmy zrobili cyklopa, no wiecie, to już by było fajnie. Dobra, smar, gdzieś tu smar chyba był, albo był zlepek nasion, ale wydaje mi się, że smar też gdzieś był. Nie chcę tak zbytnio robić pierdolnika z tym wszystkim, ale nie, smaru nie ma. Więc smar sobie trzeba zrobić. Dobra. Było tu. I ogniwo energetyczne. I ogniwo, czy mamy ogniwo? To jest pytanie za milion punktów, ale chyba nie mamy. Chyba będzie trzeba również ogniwo zrobić. Bateria jest. A ogniwa jak nie było, tak nie ma. Bateria. Wszędzie jest bateria. Możemy tytan wsadzić. Tu możemy sobie tytan wsadzić, okej. No nie ma. Nie widzę ogniwa. Tam pamiętam, że była potrzebna bateryjka, więc bateryjkę spoko sobie zaraz tą zużytą zgarniemy, tylko to jest zużyte. O, to była jedna zużyta. No to może sobie, wiecie, przerobić dzięki temu na to. Nie trzeba będzie ładować tego wszystkiego. Dobra. I tu potrzebujemy na ogniwo energetyczne gumę silikonową, a gumy silikonowej kurwa nie mamy, bo nie mamy zlepka. No chyba, że jeszcze zrobimy przeszukanie tutaj po tych skrzynkach i może coś się tu znajdzie, ale naprawdę chyba nie. Chyba kurde nie ma. No ja pierdzielę, no ja nie wiem. Brakuje nam takich podstawowych rzeczy, że hej. To jeszcze dymamy po gumę silikonową. Już nawet nie będę zbytnio się rozczulał. Po prostu płyniemy. Bierzemy te zlepki nasion, zrobimy sobie kilka tego i tyle. Chyba, że tu nie ma troszeczkę większej widoczności. By człowiek zobaczył, a tak niestety. Nie jestem pewny, w którą stronę w ogóle płynę. Nawet chyba dobrze popłynąłem. Co się śmiejesz, dziadu? Dobra, full. Baby shark. A to dziadyga. Dobra. Robimy sobie to, patrzymy, co jest potrzebne do cyklopa. Tak stricte jest potrzebne do cyklopa. No i wyruszamy. Moi drodzy, bo naprawdę mamy spore zaległości. Mam nadzieję, że dzięki tym odcinkom, które teraz będą codziennie, a przynajmniej powinny być codziennie, naprawdę sobie trochę sobie to nadgonimy. Dobra, no i jest. Mamy ogniwo energetyczne, też możemy zrobić. Dobra. I to. Jak to się długo robi? Wypijmy, zjedzmy. Dobra, idziemy. Wypuszczamy. Nawet tak jakoś na środku się postaram, może to wypuścić. Dawaj, do góry. To mnie wynurza. Chyba ta. Nawet kot QR ma. Ta-da! O to chodziło. Dobra.
cyklop, sztabka plastali. Ej, powiem wam szczerze, że to nie jest jakieś ciężkie do zrobienia i nawet dalibyśmy radę chyba to zrobić. Jednego na pewno kła nam brakuje. No tutaj do kombinezonu prawa nam potrzeba areożeru, ale tak naprawdę jest... No, nawet nie tak źle. Kurczę, teraz się zastanawiam, czy by nie zacząć robić cyklopa. Bo wiecie, jedyne co byśmy potrzebowali to lit. Czy litu? Czy my byśmy znaleźli, próbowała? 3 litu, to jest dobre pytanie. Bo jak nie, no to niestety będzie trzeba tego simopa jeszcze wziąć i iść po lit. Ale jak mamy lit, to możemy robić. Magnetyt to nie. Właśnie z tym litem może być problem. Z tym litem jest problem, bo nawet już widzę. Nie ma tego. Niestety, ale nie ma litu. Nie ma litu i brakuje nam jednego zęba stalkera. No trudno. Trudno. Myślę, że... No jakoś przeżyjemy. Jakoś przeżyjemy. Może zrobimy sobie stalkera, twój stalker. Cyklopa w następnym odcinku. W następnym odcinku. To zostawiamy. Jedną fioletową tabliczkę sobie weźmiemy. Konstruktor bas nie jest mi w ogóle potrzebny. Konstruktor bas nie jest mi w ogóle potrzebny. Wody. Trzeba sobie znaleźć trochę wody jeszcze. Skanerek. Palnik laserowy. I karabin unieruchomiający. Myślę, że jesteśmy gotowi na większość rzeczy, które nas tam czeka. Więc chodźmy na górę. Siadamy i lecimy. Po drugiej stronie. Muszę zobaczyć jeszcze, czego mi tu brakowało. Chyba areożelu, tak? Tak. Nie areożelu. Grzybków głębinowych. Dobra. Pik. Welcome aboarding. Dobra. Jak wygląda nasza mapa? To jest dobre pytanie. Co my mamy tu? A czego nie mamy? Myślę, że możemy sobie przejść teraz na wprost tak jak lecimy. I zobaczyć, czy znajdziemy jakieś, wiecie... Jakieś takie bardziej złożone organizmy. Albo może na północ lecimy? Czekajcie, zobaczmy, gdzie jest Aurora. Zobaczmy, gdzie jest Aurora, żeby mieć taki, wiecie, punkt orientacyjny. Na tym wszystkim. Uuu. A ty. Rybujesz, no. Aurora jest po lewej stronie. Tam jest Aurorka. Aurorka jest tak jak... Jak tu. To jest Aurora. Tu mamy bardzo mało. Wszystko rozwinięte. To może na południe byśmy się bardziej... stricte udali. Tak jak teraz, tak jak teraz. To jest nasza kapsuła ratunkowa, tak? No to my do niej nie płyniemy. A, przepraszam. Głupoty gadam. Lecimy do Aurory. Lecimy, kochani, do Aurory, bo mamy przecież kod kapitański. Kod do kapsuły kapitana. Ja zapomniał. Ale ten sonar jest fajny. Co to było? Nie chciałbym teraz stracić tego wszystkiego. Byłoby to bardzo bolesne dla mnie. Ciekawe, czy to też wykrywa większe jednostki. W ogóle jeden pik to jest jeden prąd, 1% prądu. Chyba Starker pływa, si. Ej no, ten sonar jest zarąbisty. Oho. Widzę cię, dziadu. Patrzcie, jaka gnida, no. Dokładnie wiedział, że my tu będziemy chcieli iść. Dokładnie wiedział, że my tutaj podążamy. Dobra. Widzicie, i tu by się przydało na przykład z tym modułem, który pozwala nam na
który pozwala nam na ładowanie tego Simofa. Ja mam ten karabin unieruchamiający? No mam. Problem, że nie używam. Kurde, to jest w CS-ie. Sobie strzelimy może, zobaczymy jak to działa. O, wiecie co? Kiedyś był w Half-Life 2. Nie, jedynce, przepraszam. Jedynce w HL-u, jedynce jeszcze. Była taka fajna broń, taki jak pseudo-odkurzacz. Tak nazywaliśmy z chłopakami, jak tam sobie jakieś nocki w Half-Life robiliśmy. I on podobnie się ładował. Mega podobnie się ładował. Ale ten feeling, kurde, no. Po mnie nie wracają. Au. To zabolało. Ja się mogę zniszczyć? Ciekawości. Mogę. Pytanie, czy mi na przykład teraz jest potrzebny... czy jest mi potrzebna gaśnica? No chyba nie. Dobra, śluzy, ładownia, administracja. Potrzebujemy przejść do kajuty kapitańskiej. Ale kajuta kapitańska to nie jest administracja. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Czyli idziemy w stronę ładowni znów. Idziemy w stronę ładowni. Ten karabin mi się tu chyba nie przyda, no bo tu jedynie co możemy spotkać to hitkraby, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. Być może zaraz się pomylę i będzie płacz i lament, ale a może nie. Może nie. Dobra. Up. Tu nic nie mamy. Tam już było wydzierane. Pamiętam, że jak my szliśmy... Bo tu nie było chyba przejścia wtedy. My się wracaliśmy i dopiero tam odcinaliśmy. Rozbebyszyliśmy te drzwi. Takie mam wrażenie przynajmniej. Wow. Doc Brown? Co robi ci Doc Brown? To jest tutaj to miejsce, gdzie próbowaliśmy wejść na górę. No właśnie, identyko. To jest to samo. I tutaj pomieszczenie mieszkalne. Musimy iść do pomieszczenia mieszkalnego, dopiero potem idziemy tam sobie w dół. Tylko czy my tu wejdziemy? No powinniśmy. Powinniśmy. Hello? Hello? Dobra, zapasy, to mnie nie interesuje. Gaśnica jest pewnie zużyta. Oczywiście, że tak. No to ta moja pierwsza. Tu my zbytnio chyba nie zostawiliśmy nic. Kabina numer 1. To jest jakaś kabina. W ogóle pamiętam o tym czytaniu. Spokojnie, nie przejmujcie się. Zobaczcie, ile osadu solid zostawiły. Dobrze, że to nie znika. Że zawsze można po to wrócić. Bardzo mnie to cieszy, ale nas najbardziej interesuje kajuta kapitana. I kajuta kapitana, moi drodzy, baza danych, tematy, pobrane dane, wskazówki, kody. Kajuta kapitana, no właśnie. 2679. Zanim komunikacja została przerwana, kwatera główna Altery przesłała zestaw schematów do głównego komputera Aurory. W kajucie kapitana zlokalizowanej za dokiem Brown znajduje się dobrze strzeżony terminal, który ma dostęp do schematów. Kod to 2679. No i okej. 2679. Dzień dobry. Tu nas nie było na pewno. Dziennik kapitana. To sobie przyjrzymy. Czytywanie programu Simulator Creek McGill. Liczba graczy 1. Mapa Borel 9. Zasoby normalne. Odkrywasz spokojną obcą planetę, gdy nagle twój statek imploduje. To muszą być pajęcze kłusowniki nerkowe. Szybciej, co zrobisz? Szukaj miejsce katastrofy, uprawiaj obce rośliny, użyj dezintegratora tektonicznego, niezastępne. Bo ktoś sobie wybrał uprawiaj obce rośliny. To właśnie zrobiłby Craig McGill. Po kilku godzinach rozeznania udało ci się zebrać wiele potencjalnie użytecznych roślin nadających się do uprawy. Którymi z nich będziesz się odżywiać? Śmierdzio, korzenie, drzewne karaluchy i jaja wielogwiazdy. Ktoś wybrał jaja wielogwiazdy, także kapitan.
Jaja wielogwiazdy są pożywne, ale cykl życiowy tych ogromnych kosmicznych stworzeń jest zbyt wolny, by utrzymać gospodarstwo, a przy okazji ich matka jest bardzo na ciebie zła. Walcz z wielogwiazdą, prośba o przebaczenie do wielogwiazdy, zaakceptuj swój los. Ktoś wybrał zaakceptuj swój los. Craig McGill wie, że rozłoszczona matka nie zna litości. Nie rozrywa cię na kawałki, ale połyka w całości i trawi. Atomy, które były tobą, są stopniowo rozdzielone krok po kroku, w celu dalszego przetrwania wielogwiazdy. Czy chcesz kontynuować? Nie. No to tak nie powiem wam, myślałem, że to będzie bardziej ambitne. Jak na to wszystko, ale widać, że nie. O, półki ścienne, świetnie, dzień dobry. Pyk. Mamy to. Wow, miniaturowa figurka Aurory. Główna siedziba Alterry. Ostatnie coś tam. Rakieta ewakuacyjna Neptun. Rakieta ewakuacyjna Neptun. Ten schemat został stworzony w głównej siedzibie Alterry specjalnie po to, by wydostać cię z 4546B do najbliższej bramy przestrzennej. Bierze pod uwagę obliczenie lokalnej grawitacji, dane astronomiczne, dostępne surowce i pilotowana przez SI. Może być stosowana do poboru mocy z jakiegokolwiek dostępnego źródła, ale będzie jej potrzebne bardzo dużo. Zawiera 5 niezależnych elementów konstrukcyjnych. Platforma startowa, pływająca platforma, która zapewnia solidną postawę do startu rakiety. Wieża, zapewnia wsparcie konstrukcyjne. Człon pierwszy, główne silniki do osiągnięcia prędkości pozwalającej opuścić atmosferę. Człon drugi. Silniki drugorzędne aktywowane na orbicie. Człon trzeci, kokpit. Cechy. System podtrzymywania życia dla jednej osoby. Komunikacja krótkiego zasięgu. Dostosowujący się zapas energii. Orbitalne ekranowanie. Pokładowa kapsuła czasu. Ostrzeżenie. Pogodowa SI nie wystartuje, jeśli w pobliżu zostaną wykryte zagrożenia. Ostrzeżenie. Użycie materiałów obcych do zasilenia statku może zwiększyć zakres nieprzewidywalnych skutków. Okej. Tylko wiecie co? No właśnie. Tu coś było. I nie wiem skąd to było. Pobrane dane o ocaleniu z Aurory. Dziennik kapitana. Kurde, nie wiem, które to było. Nie wiem, które to było. No trzeba będzie w końcu to poczytać. W końcu będzie trzeba to poczytać. Dobra, mamy w razie czego... mamy już w tej chwili możliwość opuszczenia tego wszystkiego, no ale nie zrobimy też nic bez wyleczenia tej choroby, tak? Musimy znaleźć najpierw lekarstwo na to wszystko. Torbę podróżną podniesiemy. Wodę też sobie weźmiemy. W ogóle ja wody nie wziąłem. Apteczka, kolejna torba, no i nie mamy pewnie już miejsca w ogóle, prawda? Tutaj sobie zobaczę dokładnie, którą my tam czytankę przegapiliśmy w tej chwili. Ja w następnym odcinku wam to przeczytam. Ja to pamiętam, spokojnie. Ja to wszystko pamiętam. Dobra, tu już nic nie weźmiemy, tu wszystko pozbierane. Myślę, że możemy bez problemu już sobie stąd wyjść. Tylko tutaj teraz znaleźć wyjście to będzie ciężko. No może i nie. Ja coś tu zostawiłem? Chyba nie. Dobra, to jest zupa z bobra. Uciekamy stąd. Oczywiście o ile gra mi na to pozwoli. Może być ciężko. Musimy się dostać gdzieś tu pod spód. Kurde, weź tu znajdź cokolwiek. Ktoś taki mądry. Najgorsze jest to, że tutaj są takie pseudo przejścia, które tobie się wydaje, że są, ale gra ci nie pozwoli przez nie przejść. Dobra, tu nic nie ma, nie ma. Tam Fawatimo była i nie ma. Tam nic nie ma, też nic nie ma. Dobra, to tu chyba wszystko jest okej. Okay. Ja nic innego nie widzę. Wypływamy i tyle. O, co to było tu? O, błyska się jak nie wiem. Błyska się jak cholera.
To już dane były pobrane. Tu widać, że też sobie wypływaliśmy. No, to naprawdę jest dosyć niebezpiecznie. Mikroskopy, analizy próbek, no dużo rzeczy zostawiliśmy. Na szczęście teraz sobie możemy... Mamy czas, żeby to po prostu pozbierać. Możemy sobie to zebrać, bo i tak musimy wrócić do bazy, musimy się rozładować i dopiero sobie w razie co polecimy dalej. No i fajnie. Dobra, to jest już Simov. Zróbmy sobie self-scanning. Infected. To wygląda jak... Tu, moi drodzy, to wygląda jak... Bateria. Nie ugryzło dziadostwo. Nie mogę nawet tego walnąć. Trudno. Nie chcesz, to nie chcesz. Tu już chyba nic więcej nie znajdziemy. I takie mam wrażenie, że tu nic więcej nie znajdziemy. Być może się mylę. Być może znów mnie zaraz poprawicie. Dobra. Jak to miejsce? No miejsce jest full, prawda? To jest jednego. Wchodzimy. Sonar odpalamy. Zobaczymy, czy nie ma tego dziadostwa nigdzie. Jeszcze chyba nie. Na szczęście chyba tak. Chyba nawet mnie wyczuło. Widzę cię, gnoju. Widzę cię, gnoju jeden. Dzięki temu sonarowi w ogóle możemy sobie znaleźć w końcu jakieś, wiecie, przejścia, których byśmy nie wiedzieli. Ogólnie planuję przejść gdzieś tu. W tym miejscu, przynajmniej w tej lokalizacji, mniej więcej sobie poszukać właśnie zejścia na dół. A może nawet teraz byśmy sobie gdzieś tutaj szukali litu. No to te dziady. Chcę sobie na przykład... otworzyć dok. On tam jest, prawda? Welcome aboard, Captain. Nie, to ten... Duży, ale nie duży. Oj, ktoś przyjebał. Się własnego cienia boję. Dobra, musimy to naprawić. Musimy to naprawić. Wąt dziadu. Gdzie tu można otworzyć schowek? Tu jest schowek, dobra. Pozbądźmy się tych toreb, nie toreb. To ogniwo możemy zabrać. Dobra, spróbujmy być może poszukać sobie na przykład litu. Jak planujemy ogarnąć cyklopa, no to musimy ten lit sobie zebrać. Ołów. Mam nadzieję, że on mnie nie zje na raz. Byłoby przykre. Byłoby to na pewno przykre dla mnie. Diament. Jak jest już diament, to znaczy, że jesteśmy na odpowiednim miejscu, żeby zbierać tylko niektóre rzeczy. Ich jest naprawdę tutaj masakrycznie dużo. Silver. Motti. Normalnie nie wiem, ich jest od groma tu. Było to kolejne. Czy to nie są te grzybki głębinowe? Nie, to jest pijawka drzewna. Piec. Wyglądało trochę jak te... Jak te grzybki głębinowe, wiecie. To w ogóle tytan zostawiłem, ja tu już byłem. Oj, teraz która to była dziura? Ja nie mam tlenu zbytnio, fuck. Niedobrze. Niedobrze, bardzo niedobrze, Boże, jak ja zginę, to idą do jaja. Simov, gdzie jest Simov? Simov jest po tej stronie. Szukamy przejścia. Diament. Nie szukaj, Shiro. Tego, czego nie powinieneś teraz.
kurwa nie wiem, która to była dziura. Zawsze miałem problem z dziurami. Jakkolwiek to brzmi. Jest, dobra, mamy wyjście. W ogóle ogórek morski jest. Taki duży ogór. Nie jest ogórek, to jest ogór. No ja wiem. Mielibyście taki kąsek, bo w szczególności jestem apetyczny dosyć. No, idę po tlen. Jezu, nie strasz. Trzeba sobie tlenu troszeczkę uzupełnić. No szkoda, że tu nie ma dostępu do zdalnie do schowka. Trochę głupie to jest, no ale cóż. Ruda srebra. Dobra, z tych czarnych. To z tego nie ma co nawet szukać. Tego nie ma co nawet szukać. O Jezu, co tu się stało? Z tych ciemnych trzeba szukać. Takich jak tu. Po to. W ogóle płynów nie mam. Gdy ogórek pływa. Jezu, te ogórki taki dziwny cień zostawiają. Najgorsze tutaj nie ma tych ciemnych. Jest taki ciemny. Ciepły chciałem powiedzieć. Ciepły może też. Ruda srebra, no kurde. Nie wiem, czy jest to jasne oczywiście. Ołów. Ale wiecie, troszeczkę tonące brzytwy się chwyta. Płyta, może być i płyta. To jest lit. Lit, i to dużo litu. Złoto. Lit, dobra. No definitywnie w tych ciemnych to występuje. Goń se, goń. Lepiej to się goń. To jest ogóreczek. Pomyślę, że to są te ciemne, ale nie. Ale nie. Dobra, słuchajcie, bo to troszeczkę może nam zająć. Kurczę, ten jeden lit, jeden jedyny lit by się przydał. I nawet bym odpuścił, bo już mamy 40 minut odcinka. I serio, jeden lit i odpuszczamy i robimy w tym odcinku już cyklopa, już się nie bawimy w żadne simofy, chociaż simof oczywiście też nam zostanie. To nie jest tak, że my z simofa całkowicie zrezygnujemy. Ale wiecie, o jest lit. Dobra. Ale z racji tego, że to ostatni już odcinek, czy ostatni, koniec odcinka, nie ostatni. Spokojnie, ostatni na pewno nie będzie. Ostatni na pewno nie będzie. Srebro możemy sobie trochę wyrzucić, ten tytan sobie też trochę. Uran mnie bardziej interesuje. I ogórek, który tam się zapodział. Dobra, spadamy stąd i lecimy, moi drodzy, do bazy. Lecimy, moi drodzy, do bazy i sobie w następnym odcinku robimy cyklopa. Ja już przygotuję wszystkie rzeczy, żeby tego cyklopa zrobić. I oczywiście z wami sobie już na żywo to ogarniemy. Złoto. Jak mi tu brakuje automatyzacji tych surowców. Mi tego brakuje. Ale niestety wszystkiego mieć nie można. Dobra, bo się już tu rozpędzam. Moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Jestem filmu, grał do was Shiro. My się widzimy już bardzo niedługo w następnym odcinku Subnautica. Trzymajcie się, no i co? Hej, hej! Jeszcze tu zdążę.